Nieco ponad miesiąc temu w wywiadzie dla juniorweszło.com zapytany o określenie potencjału swojego zespołu powiedziałeś, tu cytat: nie graliśmy jeszcze ze wszystkimi, nie znam jeszcze potencjału całej stawki drużyn i ciężko mi odpowiedzieć na pytanie, na co stać tę drużynę, w jakie miejsca w tabeli celuję, jaki jest cel minimum, a jaki maksimum. To teraz już za tobą i za zespołem cały przegląd ligowej stawki, z niektórymi mierzyliście się nawet dwukrotnie. To jaki jest ten potencjał rekordzistów? Myślę, że na tę chwilę miejsce w tabeli, które zajmujemy, jest właściwe dla naszego potencjału. Fakt, poznaliśmy wszystkich rywali. Myślę, że ciężką pracą w okresie zimowym jesteśmy w stanie do niektórych drużyn dorównać, dobić na wiosnę. Czy tak będzie, to się oczywiście okaże, boisko zweryfikuje. Natomiast myślę, że na tę chwilę właśnie nasz stan punktowy i miejsce w tabeli w miarę precyzyjnie odzwierciedla nasze aktualne możliwości. Zdecydowanie większą spośród zdobytych punktów zdobyliście kosztem zespołów zajmujących miejsca w tabeli za wami. W większości również podejmiecie tych rywali na wiosnę u siebie. To niezła podstawa do optymizmu. No, w kontekście tego celu minimum, czyli utrzymania się w tej lidze, to jest szalenie istotne, że punktujemy z tymi drużynami, które są poniżej nas, bo być może znaczenie będą miały pojedynki bezpośrednie. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli brać tego pod uwagę na wiosnę, ale zawsze jest to pewien handicap i jest to na pewno wartość dodana. Mental, rozumiany jako przełamywanie ukorzenionej w głowach bariery do niemożności, to jeden mankament do usunięcia, ale też zapewne proces na tygodnie, nawet miesiące. A co wymaga korekty, poprawy od strony stricte piłkarskiej? Jeśli chodzi o ten aspekt mentalny, to faktycznie długo się z tym borykaliśmy od początku ligi. Natomiast mam wrażenie, że już te ostatnie mecze rundy jesiennej już pod tym względem były zdecydowanie lepsze. Natomiast fakt, że często oglądaliśmy obrazek 20 minut jakby meczu z nieznacznym naszym udziałem, długo wchodziliśmy w mecze, a później często prowadziliśmy równorzędną walkę sportową, świadczy o tym, że potencjał na pewno do tej wyrównanej walki mamy na przestrzeni 90 minut. I z tym musimy sobie radzić, z tym podejściem mentalnym od początku. Stąd też wdrożyliśmy treningi mentalne do naszego mikrocyklu. Odbywają się one raz na dwa tygodnie i mamy nadzieję, że na przestrzeni, wiadomo, to jest proces długotrwały, budowanie takiej świadomości zwycięzcy i podejścia mentalnego, żebyśmy się nikogo nie bali już przed pierwszym gwizdkiem, żebyśmy wychodzili z wiarą w to, że z każdym możemy grać o zwycięstwo. To jest proces długi i mamy nadzieję, że do rundy wiosennej uda nam się poprawić ten aspekt. Natomiast co do dalszej części pytania, co jest do poprawy od strony piłkarskiej? Myślę, że tutaj wszystko, bo wiadomo, miejsce w tabeli znamy nasze po tej rundzie i jakbym powiedział, że nic albo że niewiele, no to byśmy się sami okłamywali. Tutaj wszystkie aspekty są absolutnie do poprawy. Jest to kategoria U17, więc tu zawsze trzeba się szkolić. Od strony taktycznej, od strony techniki indywidualnej, mental, motoryka, to wszystko musi iść ze sobą w parze i tak pracujemy, tak staramy się pracować, żeby wszystkich tych aspektów dotykać jednakowo mocno. A co zatem jest źródłem trenerskiego optymizmu i zadowolenia po rundzie jesiennej? Na pewno optymizmem napawają mnie, mimo że przegrane, to jednak mecze, co by nie było, z czołówką tej ligi. Mam tu na myśli chociażby mecze u nas z Górnikiem Zabrze, z Lechem Poznań, z Pogonią Szczecin, gdzie mimo że odnosiliśmy porażki, to na pewno tych meczów się w żadnym stopniu nie wstydzę. I nawet chociażby przywołując ostatni mecz już z
nasz wyjazdowy z Wartą Poznań. Co prawda jest to już runda rewanżowa, ale dla mnie, mimo porażki również, ja mam przeświadczenie takie, że ten mecz to był, jeżeli nie najlepszy, to jeden z najlepszych w naszym wykonaniu i był diametralnie inny od tego, który zagraliśmy tutaj w premierowym meczu z Poznaniakami, gdzie tu zremisowaliśmy 0-0, ale można by powiedzieć, że to był cudowny remis, gdzie my praktycznie nie stworzyliśmy sytuacji, a w rewanżu co prawda przegraliśmy z nimi, ale obraz był diametralnie inny. To my byliśmy częściej przy piłce, my więcej prowadziliśmy ataków pozycyjnych, no a porażka się nam jakby przydarzyła. Natomiast myślę, że tego meczu nie musimy się wstydzić i to mnie napawa pewnym optymizmem. Tu już na koniec słów kilka o zimowych przygotowaniach do rundy rewanżowej. Zakładam przynajmniej w części dwutorowe, futbolowo-futbolowe. Tak, no jak to u nas. Powiedzmy do tych dwóch tygodni do Mistrzostw Młodzieżowych Polski będziemy bardzo mocno trenować boiskowo. Będzie oczywiście ta jednostka futsalowa minimum raz w tygodniu, ale nie możemy tutaj się jakby żegnać z boiskiem, bo liga jest bardzo trudna i wymagająca. Inni nie będą leżeć, tylko będą pracować, więc my musimy dołożyć jakby jeszcze więcej pracy w to, żeby ta wiosna była dla nas przyjemniejsza. Ale tak jak powiedziałem, dwa tygodnie do Młodzieżowych Mistrzostw Polski oddamy więcej pola na zajęcia futsalowe, po to, żeby się też do tych mistrzostw solidnie przygotować. A po mistrzostwach króciutki odpoczynek i w zasadzie 2,5 tygodnia do ligi. I mamy nadzieję być dobrze do niej przygotowani. Czego serdecznie życzymy. Dziękujemy bardzo.